Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie po raz pierwszy w pierwszym odcinku i w nowej serii zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. I jak sama nazwa oraz to podkreślone dev w nazwie Definitive mówi nam to wprost, że gramy po pierwsze, wiadomo, jeden z czterech jest w apokalipsy, ale tym jeźdźcem jest Death, czyli śmierć. A z tego co wiem z fandomu Darksidersowego, śmierć jest najstarszym z żyjących Nephilim. Czytaj, najstarszym z jeźdźców apokalipsy. Wojna, jeśli dobrze pamiętam, jest najmłodszy, a śmierć jest najstarszy. Taki fajny kontrast między dwoma częściami, nie? Można by rzec, ale dobra. To zaczyna się mniej więcej tak leciutko po tym, jak Wojna został od Stragi zarąbany przez Radę siłą z pola bitwy. Potem jest tam gdzieś uwięziony przez te 100 lat i w ciągu tych 100 lat, ziemskich 100 lat, czyli kij wie ile trwało to uwięzienie Wojny dla niego, według powiedzmy tego, ile on tam siedział u Rady, to się w tym czasie zaczyna, nie? Bo całość gry kończy się pewnie w momencie właśnie złamania pieczęci apokalipsy przez Uriel na ziemi. Bo jak widzieliśmy, były tam trzy kule ognia, czyli zarówno śmierć, jak i furia, jak i waśń zostali wezwani na ziemię. Ale co takiego stało się, że śmierć ruszył? No wiadomo, Wojna został oskarżony o wywołanie przedwczesnej apokalipsy, a śmierć twierdził, no dobra, nie, stop, nie będę tego przeinaczał. Po prostu twierdził, że Wojna był niewinny. Jak się okazało, dla Wojny miał on rację. I gra opowiada właśnie, jak śmierć tę winę, tę niewinność chyba udowodnił. Nie wiem, nie jestem pewien, jeszcze gierki nie odpalałem. Tak więc rozpocznijmy grę i zobaczmy film do niej wprowadzający. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the Demon Lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horsemen War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden. What of the other horsemen, fearless enforcers of the Council's will? What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim had countless realms to the sword and burned them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. So a truce was made. The four would serve the Council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed. And the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four, not war. Who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names. Kinslayer, Executioner, Death. No, ładnie się zapowiada. Ty co, już? To bargain for war's freedom,
Death swore that he would resurrect humanity. But he knew not how this might be done. And so Death rode forth into the icy vale to find the Keeper of Secrets. On tu wjechał z gołą klatą? No, musi być naprawdę zimnokrwisty. Wow! Ej, ale zajebiste przejście! Prosto do gry, ale kurde! Rozpacz! Okej, cały... Ej, ale jak zaje... Wezwij lub odeślij rozpacz. Ej, super. Pożoga, rozpacz. Kurde. Jak się pozostałe kunie nazywają? Ale jak ona jak ten kuń zajebiście wygląda? Ej, no nie powiecie mi, że to nie jest zajebiste. Gdyby te konie... Gdyby te widmowe konie istniały w realu, ja bardzo bym chciał wiedzieć, gdzie można sobie takiego ogarnąć. Bo z wielką chęcią bym takiego kunia chciał mieć. Okej, widzę też śmierć sam. O właśnie, ale to jest też główna zmiana w grze. Ponieważ śmierć... Okej, tu widzę... O, namierzanie, trochę lepsze. Śmierć jest o wiele zwinniejszy od właśnie, Jezus Maria. Od wojny. I bazuje na unikach, między innymi. O proszę, co my tu mamy? Topór. Właśnie, tutaj idziemy takie troszeczkę RPG-owe rzeczy. O, złoto, budki. Dziękuję bardzo. To są słabsze, tutaj tylko podniosę. No nieźle. Nie no, super. Dobra, przejrzę sobie menu. Wow, nawet statystyki są. Nieźle. Okej, toporek. Tej budki jednej. I drugie. Okej. Wow, dwa drzewka umiejętności. Oj, coś mi się wydaje, że chyba nie będzie można ich wszystkich zgarnąć. Kromanta i Herald. Takie drzewka. Cięcie znikąd i ekshumacja. Dobra, jestem ciekaw, czy to już jest dostępne, czy dopiero muszę to wykupić. O, Caun, mroczna twierdza. Kruk. Okej, legenda jakaś. Statystyki, lista ataków i sama postać. Proch. Proch ma skrzydła, dziób i pióra, lecz nie jest zwyczajną wroną. Może to jedna ze sztuczek wroniarza, a może kolejna z jego klątw. Służy blademu jeźdźcowi za przewodnika po licznych, dotkniętych plagą światach i choćby za to śmierć jest wdzięczny. Na tyle, by ptaka nie ukatrupić. Okej. Okay. Rozpacz. Zaprawiony w bojach rumak śmierci to świadectwo potęgi samego jeźdźca. Gdy wyruszają razem, porażka nie wchodzi w rachubę. Rozpacz zawsze podąża w ślad za śmiercią. Na ich widok, nawet u najdzielniejszych, serce zamiera z trwogi. Ano, ponieważ śmierć jest jeźdźcem, który budzi największy postrach w całej... w całym uniwersum Darksiders. No, fajne. No, mnie... O, proszę bardzo, mogę sobie pobiec po ścianie. Nie no. Jak ja bym chciał, ty? O, tak coś... Ło, co to było? Czekaj, raz. What? Co to jest? Co? No nie. O, dobra. Podnieś karwasze.
Daj mi to jeszcze raz. I to combo, czekaj, to jest raz, dwa, trzy. Uhohoho! Ej, co to jest? Ej, co to jest za widmo? O, skrzynka. Już tak na start. Jak miło. Uhuhu. Eliksir zdrowia. 3. Miło. Ej, ja sobie chcę teraz... Dawaj mi listę ataków, proszę. Co to jest za atak? Ogólne, kosy, walka wręcz, ciężkie. A to była w sumie walka wręcz, czy... To, o, to jest chyba brzytwa, mi się wydaje, ten atak. Okej. Okay. Po ataku łączonym? Ej, czekaj. O kurde, mogę łączyć to nawet. Ej, zajebiście. Normalnie kosy bumerangi. O. A tam kto? Nie, tu. Ej, nie, 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 nie to! Ju! Tu, tu, tu. W tym kierunku. Co to jest za dziad? To jest ten cały wroniarz? Okej, tam byliśmy przed chwilą. To na jedno wychodzi. Ale jakby... O, kolejny zamrożony. Ej, co to jest za jakieś widmo? No autentycznie... Śmierć po prostu wykonuje atak. Jakby, nie wiem, przywołuje w jakieś widmo kosiarza. Ło! Ej, daj mi to jeszcze raz! Daj mi to jeszcze raz! Puść, 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 puść! Wow! Ej, co to jest za... Co to, jakiś kosiarz, żniwiarz? Ta hel? Ej, wait a minute! Zaraz, skoro wojna miał... Mógł się zmieniać w siewce chaosu, to czy śmierć zamienia się w takiego takiego żniwiarza? No kurde, trochę mi to nie wyszło. No tutaj chyba jakaś... Tak, lepiej... Nie, 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 cofaj, cofaj. Wyjdź mi z tego. Bierz ten... Idź mi... No, idź mi stąd. Lepszy topór jakiś widzę. Lecimy po ściance. Ło, ej, co to za jakiś brzydki cień? Czemu on tak... niechlujny? Chwila, czy ja mogę... przejrzeć sobie opcję grafiki? Ustawienia gry, interfejsu, dźwięku, grafikę, proszę. O, synchropionowe, proszę mi to włączyć. O, jakość cieni też, proszę. Uruchom ponownie grę, by zapisać zmiany, aha. No to od następnego odcinka będziemy w stanie to zobaczyć. Anti-aliasing, nie jestem w sumie pewien, co to robi, ale na średni zobaczymy później. Te cienie to dalej chyba takie słabiutkie, co? Tutaj będę to bardziej widział. A nie, już są lepsze. Aha, dobra, tylko po prostu muszę jakby jeszcze raz to włączyć, żeby to się zapisało, nie musiałbym tego zmieniać. Chyba o to chodzi. Kurde, ale nie było jeszcze finisherów, a nie powiedzcie mi, że ich nie ma. Co on nam takiego fokusuje? Tutaj masz dwóch typa, mordko. A taku pełniku jeszcze nie mam, niestety. Ej, coś tak leczy! Ło, ej! Fajne to było teraz. O. Zdaje mi się, że opłaciłoby mi się ich tutaj pociąć, tych wszystkich zamrożonych, bo to troszeczkę expa zawsze wpadnie.
Młot. Znaczy, albo topor, albo młot. No nie, młot sobie zabiorę. Topór mi się podoba, plus nie ma różnicy w obrażeniach. O, o, dokładnie, wspinam go po ściance. Ten broniarz takie trochę jazdy jak pingwin mi się wydaje trochę ma. A przynajmniej troszeczkę mi głosem go przypomina. Zaraz BYK! Broniarz dominuje ten sam aktor. To by było dość ciekawe. W ogóle jakie cudy te szkielety tutaj się znalazły? Dobra, wyjdźmy z tego zaznaczenia. I hop w górę. Tylko tak, to nie jest demoniczne pnącze, tylko zwykłe, jak rozumiem, tak? Bo wojna się wie, jak... O, ej, dlaczego nie mogę skakać? No, ej, teraz jestem rozczarowany. O kurde! Co my tu mamy? Lodowy gigant! I to jest boss! Okej, bossa się tu nie spodziewałem. Ale może uda mi się jakiś finisher zobaczyć. Okej, no, raczej pójdzie dość łatwo, zwłaszcza, że to jest pierwszy boss w całej grze, więc znaczy trudny być nie może. No dobre uniki i gościu mi nic nie zrobi. Ja tam mam jakieś pomniejsze obrażenia, ale to chyba nie od niego, tylko jeszcze od tych szkieletów. O, proszę bardzo! Jak on zajebiście wygląda. W ogóle mam jakieś te, widzieliście? W tej formie, mam jakieś takie księgi przy sobie. Nie wiem, zapis, jak notatnik śmierci może? Ha, przedłużenie biegu po ścianie, okej. Okay. No, ale takie, wiecie, jakie księgi, jakby, nie wiem, jakby notatnik śmierci, że zapisuje, kogo zabił, albo wyświetla mu się... Znaczy wyświetla, Jezus, bo to na pewno jest telefon. Znaczy, w sumie, jeśli ma to jakąś magię w sobie, to może to tak działa, że nie wiem, rada tam jakby przekazuje info, no to teraz macie, albo masz zabić tego typa, konkretnie. Coś takiego? A może się tam pojawia imiona wszystkich, którzy... ten, Boże, nie zgrzeszyli, tylko są takimi łotrami, którzy mają zginąć na apokalipsie? Bieg po... Serio? Jak w Sekiro? Jak w Sekiro? Tylko Sekiro robił sobie skakał, a śmierć sobie po prostu biegnie po ścianie. Zarówno w pionie, jak i w poziomie, gdzie w poziom może sobie jeszcze przedłużyć. I pion pewnie zresztą też. Tylko troszkę szkoda, że nie mogę skakać jeszcze po tym. No, proszę bardzo. Ja nie wiem, wręcz ty chcesz tym osiągnąć, ale... Nie uda ci się, coś mi się tak wydaje. Raczej żadnego z jeźdźców nie da się powstrzymać, jeśli któryś postanowi coś zdziałać. No, proszę bardzo. Okej. Okay. Fajne jest w sumie, że te broni mają teraz takie obszarowe jakby działanie. O, widzicie? To właśnie takie naskoki. Znaczy, o takie naskoki mi chodziło. Dobra, tutaj... No, bier to. Dobra. Na dole... Nic ciekawego. Także po... Po ścia... Więcej szczęścia niż rozumu, autentycznie. Nie miałem bladego pojęcia, że to tutaj jest. Myślałem, że już zginę. A tu na szczęście nie. Po drewnianych słup... Ej, no jakbym normalnie oglądał Tomb Raidera, nie? Lara Croft tylko w męskim wydaniu. W ogóle widzicie kręgosłup śmierci? Jak tak trochę wystaje mu w ogóle ponad plecy? O. Kurde, nie... A dobra, po prostu nie mogę trzymać się tego triggera. Jump? I lecimy. Raz, dwa, hop! O!
Oj, to już chyba szczyt jest. O, jest checkpoint. Jest cutscenka. And awaits their judgment for dooming the earth, for mankind's extinction. Why should I care about your brother's fate? Because you know the truth. Your secrets can save him. The council will condemn war. Strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the truth. My secrets cannot prove his innocence, horsemen. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction? Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should the way exist? Jaki pocisk. You will find it here. The tree of life. Let me pass. Not yet. That which you gave me, you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it. I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. You will not pass while I live. So be it. Ani rysy na ziemi? Here your brethren are trapped in eternal torment. Do you wish to join them? And what of war? Would you kill your brother to save your precious balance? He is innocent. Are you so certain? What? Chyba muzyczki nie ma, tak mi się wydaje. Au! Ej, nie, nie... Ej, co to jest za atak? Dlaczego ja go nie miałem? O, ten atak miałem. Tak jakby. A dlaczego tego ataku pierwszego nie odblokowałem sobie w Darksiders 1? O, właśnie tego! Takie ładowanie! No chyba, że to jest atak, który Wojna ma dopiero po złamaniu pieczęci. No i cyk. O! Dawaj! Yeah! O, to poleciał wysoko. No, ale widzę, że on tak mocno w to inwestuje. Nie, nie to, nie to. Out. Coś, tu coś. No nie, chwilowo tych mocy tam chyba nie mam, co tam mam w drzewku. Ła! Dobra, czekaj, mam. Kurde, jak tu się potkę, bra? Jak tu potkę. O, dobra, tu. No nie, nie mam. Dobra, w lewo. Na krzyżaku. Au. Really? Au. Au! Dobra, unik. Uniki rób. Rób uniki. Hop! No, ale za niego, a nie w niego. Hop! No! God bloody donut. No. Jesus! No!
Jak on to tak obrócił? A to było akurat widać, że śmierć uderzył pierwszy. No, a tego się też spodziewałem, że to nie jest wojna. Tylko, że to właśnie jest wroniarz. Który, no... życie swe chyba teraz zakończy, coś mi się wydaje. Ohohoho! Ej, jak on go tak przesunął? Halo? Co tu się stało przed chwilą? The uncountable worlds of our universe swirl in an endless abyss. Many worlds ravaged by time or conflict are swallowed by the abyss, returned to the nothingness from which they were formed. But others linger for eternity on the brink of annihilation, that creation might be balanced with destruction. And in the final moment of battle, death was banished to one such world, in the autumn of its life, yet not far from the edge of darkness. Had death been sent to his doom, that answer would be found in the horseman's future, and in his past. Oh, siema. Be still, horsemen, who are wounded. Your arrival here is a bad omen. Yes, it troubles me greatly. Old one, there's more trouble ahead if you don't start making sense. Where is the Tree of Life? Life? This world is dying, lad. Choking on chaos and corruption. We can do little to stop it. Soon, the great tree too shall perish, and with it, the last of my people. Is that not what brought you here, Pale Rider? I seek the tree. Your chaos and corruption don't concern me. Konstrukt wojowni? It seems they do concern. Okej, okay. O, tam jest skrzyneczka za nim. Ale kurde, co to jest? Jakiś świat twórców? Bo ten gość jest twórcą, tak jak Ulfheim. Tego. No i dostałem, no. Tak, świetnie. Może jeszcze wyżej się zresp, co? Tam, o, na szczycie tamtej góry. Tego tu. Bang. You fight well, but this corruption can't be beaten with a blade. Seek out the Forge Sister. Ask her about the fire of the mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I must return to my work. O, widzę, gadane będzie, trochę jak w Gothiku, no, jak w absolutnie każdym RPG-u. And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the Charred Council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago. And now, they but hardly know the touch of stone. Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes, tell me,
I must restore humanity to redeem war. Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles, and at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree, and the path is barred by corruption. On to chyba widać, że umiera. Ale... O! Level up! Trzymujesz punkt umiejętności. No, domyśliłem się. Awansować na wyższy poziom. Przy każdym awansie otrzymujesz punkt umiejętności złożony do wzmocnienia postaci. Okej. Okay. No i dobra. Ha. Śmierć przyzywa za grobu żonę krwi gule, które walczą u jego boku. Koszt 300 punktów gniewu. Ataki guli zadają 3 punkty obrażeń i przyzywam 2 gule. Okej, okay, tu widzę, że mogę chyba te gule potem ulepszać. A tu jest chyba osobny, są takie osobne skille. I tu takie ultimate skille. Na 20 poziomie do odblokowania. No dobra. Egida. Nekromantyczna tarcza. Znacznie zwiększa obronę i odporność. Okej, czyli na 8 sekund podnosi współczynniki, potem można to chyba upgrade'ować. Cmentarna tarcza, współczynnik magii zostaje zwiększona, gdy Egida jest... Zostaje zwiększony, gdy... A Boże, wartość. Jest zwiększona, gdy Egida jest aktywna. Odbicie. Egida odbija część otrzymanych przez śmierć obrażeń w stronę przeciwnika. Odbija 10% obrażeń zadanych śmierci. Ej, to jest nawet fajne. Oszalały strażnik. Po użyciu Egidy zwiększa się szansa na magiczne trafienie krytyczne. Okej. Okay. Uziemienie. Po użyciu Egidy śmierć iskrzy piorunami, zadając obrażenia pobliskim przeciwnikom. Uderza w jednego z wrogów po upływie od 1,5 sekundy do sekundy. Nie, od pół sekundy do sekundy. I 34 obrażeń od pioruna. Dobra. I tutaj martwa straż. Zwiększa się czas trwania Egidy i zmniejsza koszt jej użycia. Zmniejsza koszt o 10%, dodatkowy czas trwania 3 sekundy. Okej, okay. To nawet brzmi spoko. Tu jest co? Uczta dla wron. Przywołanie stada wron, które rzucają się na przeciwników. Jedno stado i stado zadaje 5 obrażeń. Ale łącznie, czy nie wiem, na sekundę? To by się przydało tutaj wpisać. Tak samo z tymi gulami. Okej, okay, to chyba idzie ciągiem tylko... Tutaj, a nie, jeszcze tu się odchodzi, dobra. Błogosławieństwo jest to. Wrony przywracają zdrowie swemu panu, gdy zadają obrażenia. 10 HP po ciosie. Okej. Okay. Heroldzi śmierci, wezwane wrony odnawiają energię żniwiarza po każdym trafieniu. Okej, okay, czyli dobrze sądziłem, że energia, że to jest żniwiarz. Ona jest pasek żniwiarza nad tym, czyli... Teraz mam co? Chyba pierwszy, może drugi poziom? Czyli za 4 levele dostanę chyba tą postać, będę ją odblokowaną. Tak jak wcześniej był siewca. Tylko tutaj po prostu muszę wbić level, a nie dojść do któregoś momentu w grze. Okej. Okay. Trafienie wroga daje 3 punkty energii. I to pewnie można potem upgrade'ować zapewne. Lodowe wrony. Wrony przepełnia chłód z równin otchłani. Zadają teraz przeciwnikom obrażenia od lodu. 11 od lodu. Okej. Okay. Tutaj te gule. Życie po śmierci zwiększa poziom zdrowia przyzwanych guli, zwiększa o 51. Czyli po prostu mopki dłużej stoją. Zadane przez gule obrażenia dostarczają śmierci punkty gniewu. Jeden punkt gniewu na atak jednego gula. No spoko. Urok śmierci przeciwnicy są zmuszeni. O, czyli taka prowokacja. To jest spoko akurat. To jest spoko. Płomienne dusze. Gule zadają dodatkowe obrażenia od ognia pobliskim wrogom. Dwa od ognia. Ognista aura zadaje 1 obrażeń od ognia co pół sekundy. Okay. Wybuchające zwłoki, gule wezwane dzikiej ekshumacji wybuchają, gdy zginą lub ich czas dobiegnie końca. Obalają wówczas pobliskich wrogów i zadają im obrażenia. Eksplozja zadaje 47 punktów obrażeń. No dobra. Ha, a tutaj? Tak. No to mi zajmie teraz chwilę, nie?
Dobra, cięcie znikąd, śmierć teleportuje się przez plac boju i wyprowadza brutalny atak kosą, który rani wrogów, a jemu przywraca zdrowie. Okej, okay. 10% zadanych obrażeń zamienia się na punkty zdrowia. No dobra, no, jak dla mnie powinno to całkowicie, bo powinno być 100%, ale dobra, nie ja tam wielce projektu, ale ja bym ustawił 100%, zwłaszcza, że od 93 do 109 to nie jest dużo. Wrogowie trafieni cięciem znikąd mogą stanąć w płomieniach. Okej, okay. A i 25% szansy. Wrogowie trafieni cięciem mogą zostać spowolnieni przez mróz. Zwiększa szanse na obrażenia krytyczne. Cięcie znikąd zwiększa szanse na kryte. Okej, okay. Na kryta, sorry. Bezkresna furia, generacja gniewu jest przez krótki czas zwiększona, po wykonaniu cięcia znikąd zwiększa generację gniewu o 40%, trwa przez 10 sekund. I kwiat śmierci, zadanie ciosów poprzez cięcie znikąd powoduje dodatkową eksplozję, która rani też pobliskich wrogów. Okej, okay, czyli po prostu... Zrozumiem, że jak mam to, to walę we wszystko i wszystko dostaje obrażenia. Plus jest ta eksplozja za każde trafienie, tak? Tutaj co? Niezwyciężone. Nadludzka siła śmierci chwilowo staje się jeszcze większa. Zwiększa siły o 30, 300 punktów gniewu na 8 sekund. Nieuchronność. Po użyciu umiejętności niezwyciężonej śmierć ma większą szansę na kryta o 10%. Śmierć zadaje większe obrażenia krytyczne o 20%. Czyli jak rozumiem, jeszcze bardziej zwiększenie... A nie, dobra. To nie jest szansa, to jest szansa, a to jest zwiększenie stanego kryta. Czyli to się nie łączy. No, nie bezpośrednio. Tutaj przedłużenie trwania. Po użyciu umiejętności niezwyciężonej śmierć ma szansę na wyprowadzenie drugiego ciosu przy każdym ataku. 5% szans. No, nawet interesujące. Nawałnica żniwiarza. Śmierć zmienia się w tornado prastarych szczątków i kości, siedząc spustoszenie wśród wrogów, których pochłonie. Wow. 400 gniewu na 4 sekundy. 34 obrażeń co 0,2 sekundy. Okej, okay, czyli to razy 5. 150. 170 razy 4. Jeszcze jakieś burzowe fale. Wow, ej, to mocno bije. A tutaj to ostatnie. Szał. Śmierć korzysta ze swych rezerw gniewu, by atakować wrogów. Szał staje się potężniejszy w zależności od ilości dostępnego gniewu. Kosztuje 100 punktów na strzał. Zadaje 68 obrażeń na strzał. Okej, okay, czyli rozumiem, po prostu strzelam po prostu gniewem, tak? Czy jakimiś takimi pociskami, no ale no, to taki mech trochę, jeśli mam być szczery, nie? Jakbym, w sensie nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy ja jak już wybiorę jedno drzewko, to muszę w nie inwestować, czy mogę, nie wiem, wykupić to i potem na przykład wziąć sobie to, nie? Bo ta egida wypowiada się fajnie. Ekshumacja, no to w sumie też, no zawsze jakieś mobki, nie? Dodatkowo. Ale chyba was na to cięcie znikąd. O proszę. Dobra, czyli widzę, że jest jeden punkt na wykupienie i dwa na ulepszenie. Tu w sumie jeszcze jest. Tego jeszcze nie ogarnąłem. Żniwo. Śmierć przywołuje swe prawdziwe wcielenie i wyprowadza kosą druzgocący atak, który kładzie pokotem? A nie pokłosem? Nie wiem. Pobliskich wrogów zadaje, no, nie, ma nawet fajne obrażenia. Troszkę większe niż koszt, ale raczej koszt się zwraca, mi się wydaje. Większa szansa na zadanie trafienia krytycznego przez żniwo. O 15% zwiększa szansa na trafienie krytyczne. Wrogowie trafieni przez żniwo na chwilę stają się bardziej podatni na obrażenia. Na obrażenia zadane przez wszystkie ataki śmierci. O 10% zwiększa obrażenia po trafieniu. Okej. Okay. Czerwone żniwa. Wrogowie trafieni przez żniwo dostarczają energię żniwiarza. 8 punktów po trafieniu. Wow, ej, to jest dobre. 8 i 2 do upgrade'u. A tutaj coś było. To jest zdrowie. Tu. Wezwane wrogowie odnawiają energię przy każdym trafieniu. 3 energii. Okej, okay. Ale tu jest co? To jest... Tylko właśnie... No zakładam, że potem na końcu będzie, nie wiem, pewnie 3 stada przyzwę.
jak będę miał to na pierwszym poziomie, to 3 stada na każde trafienie to jest to są 3 punkty. Ale na jedno trafienie. Tylko pytanie, czy te stada będą ileś tam istniały, czy będę, czy nie wiem, przyzwę, walną raz i znikają. Ale chyba to żniwo wydaje mi się trochę lepsze. No bo wale... No, po opisie sądzę, że chyba obszarowy jest to atak. Wale dookoła, we wszystko. I po wykupieniu tego, na pierwszy poziom przynajmniej, 8 punktów energii żniwiarza za każde trafienie. No to to wydaje mi się trochę lepsze. No ale dobra. O, dobra. No dzięki. Okej. O, i przybyś skrót. Dobra, to jak to będzie pod... Nie to chciałem zrobić. Dobra, czyli nie wciskać od, na dwa, tylko raz. Dobra, chyba mi się nie pokaże to teraz. Ej, czemu przywołuję tego żniwiarza, żeby mu otwierał te skrzynki? Jakby takie widmo? No poza oczywiście... dodatkowym atakiem w postaci tego. Dobra, 42 minuty, no ale głównie większość tego zżarło moje... No jak nie? Jak nie? Nie denerwuj mnie. Nie, 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 mapa. Okej. Okay. Trójskale. Tak się nazywa ta lokacja. Wyłącz mi ten tryb, nie walczę z nikim, to nie mam po co tego używać. O, okej, okay, mogę 3 takie fajne uniki pod rząd wykonać, żeby się przyspieszyć w takiej lokacji. Uuu, fajnie wygląda trójskale. O, tam... Co to jest w ogóle za jakiś wąż z książką? No, ciekawe gdzie bym się udał, gdzie mam się udać, nie? O, tutaj jakiś twórca. Wojownik chyba twórców. Dobra, ale nie, wiecie co? Nie, stop. Był zapis, jest, dotarliśmy do nowej lokacji. Ja w tym miejscu kończę odcinek, a pogadamy ze wszystkimi na Trójskalu w następnym. Gdyż no, co jak co, ale raczej przyda mi się tutaj rozmowa. Dobra. A, mam full, widzę. Kurde, jak wyświetlić ten pasek, no? O, w taki sposób. Dobra. A, czekaj chwilę. No, oznacz. A, nie użyjesz? Szkoda. No dobra. Tak, tak, na koniec jeszcze porozwalam tu co nieco. Troszkę golda się przyda. Trochę bieda w tych beczkach, jeśli mam być szczery. No ale dobra. Tym... Myślę dość fajnym tym. Dobra, tylko żeby nie stał w tej pozycji bojowej. O! Taką... Takim fajnym kadrem zakończę odcinek. I widzę się z wami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 2. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.